Okej, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo i chciałbym wam powiedzieć, że jest mi bardzo niezmienny. A zatem ruszajmy więc z naszym Wiedźminem Geraltem i dowiedzmy się, co czyha na dole w podziemiach. Złamał kark, gdy spadał ze schodu. Ślady małych boszych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Leon przed chwilą to umarł. Ale... Którędy, tam? Dobra. Jako typowy explorer idę obok. I kurde chuja widzę, więc pomogę sobie, żeby widzieć troszeczkę lepiej. Czy to się tutaj znajduje z tyłu? No nie. Skoro nie tutaj... czy teoretycznie tutaj coś jest? Nie. Rzucone o ścianę z wielką siłą. Tam coś jest. Posłużył do wyłamania kraty. Wyłamała gościem kratę! The fuck! Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Robię zapis w tym momencie, bardzo się przyda. I już wchodzimy. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Tak, teraz każdy patrzy pewnie na cycki. I dupę. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Mogę pozwolić ci odejść. O, pizdzie. No dobra, chciałem użyć. Dobra. Krew. O nie, no nie mogę uciec. Co to kurwa jest? O kurwa! O panie, Wow, pizdziec! O ty! No i to jest kurwa głupie. No chciałbym stąd wyjść, a nie mogę. To działa. O pierdolnie. Mogę rzucić? Ło! No i to był ten moment, w którym nie udało mi się. Jest trudna do pokonania. To jest dobre. No chociaż mimo wszystko obrażenia robię je całkiem spore. Dobrze, że nałożyłem te wszystkie elementy. To bardzo ułatwia walkę. Jeśli męczysz tarczownika na tyle, że straci całą swoją wytrzymałość, wówczas wypuści tarczę i pokonanie go stanie się łatwiejsze. Wow. ogóle Bruksa sama w sobie kojarzy mi się z opowieściami o Wiedźminie, gdzie Nivellen, taka postać, która została... No to był kiedyś młodzieniec, ale trafił do... o Jezu, to w ogóle jego historia była zagmatana. Ale trafił do świątyni lwiogłowego pająka i tam na niego czarodziejka Koran Achtera rzuciła... Ło! Dobra. Kłyn! Księżycowy pył. Gdzie ona jest? Ło! I myk. Okej, dobra, to było za dużo. Już nie ma? Okej. Trzeba wrócić do kuszy. Dziękuję. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? Nie mam pojęcia. Warto zobaczyć. Ale najpierw trzeba się rozejrzeć, bo takie miejsca zazwyczaj są jakieś fajne fanty. I... Aha, ona tak kurwa dziwnie leży. Okej. O. Ty! Ktoś tu leży. Rękawica była kolarskiego gwarcisty. A tu? Wiem, że i tak bardziej was interesuje zewłok. Dobra. Zapis. Może będziemy robić sekcję. Lubię takie, kurde. O, poskotało gościa. Ona chyba lubiła puzzle. Napuchnięte od wody. Obie ręce obcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Spadaj głowę. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. A coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Badajmy korpus. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak niskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruksa. No na pewno nie. To musiał być ktoś inny. Ktoś o wiele groźniejszy. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Ale ona się rusza. Podsumuję. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć? Mieszek wciśnięty w gardło. I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań. Mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Ej, ale to jest ciekawe, bo to kurde nic się nie trzyma kupy, właśnie z tą ręką. No to bardziej mi się kojarzy z jakimś wampirem, który chce się zregenerować. Taki pomysł mnie naszedł. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę plakat, jaki widnieje, to może być nawet bardzo trafne. A co wy myślicie, że do kogo to może należeć? Jeżeli już widzieliście, kurczę, zakończenie, to darujcie sobie. Mam nadzieję, że nie, kurczę, no w sumie tyle godzin już minęło, prawdopodobnie niektórzy już przechodzili Wiedźmina. Ale nie mówcie, jak to się kończy, kto jest tym potworem. Możecie swoje pomysły rzucać. Ja tam słyszałem, że to może być Wilga Force, ale jeżeli nie czytajcie Wiedźmina, to to był ten Nemezis, można by powiedzieć, właśnie takiego Geralta. Bo on chciał tam zdobyć Ciri, umiejętności, tak, tam pierdolę. Gościu został zniszczony. Tak, wiesz, takie pff, nie ma gościa. Albo Regis. Regis był wampirem, którego poznał Geralt. No i może to właśnie był on? Trudno się dowiedzieć, nie mamy na to żadnych dowodów ani nic. Chociaż... są jakieś krzyki. Czyżby turniej? Tak, to chyba ten turniej. Dobra, jesteśmy w końcu w mieście. W jakimś większym mieście, zajebiście. Ojej, przejdź obok. Kupiec, ja chcę sprzedać. Ale to jest piękne, bo to wygląda identycznie jak jeden turniej w Niemczech, jak byłem. Też były takie rozstawiane kramiki po drodze, wszystko, kurde, to miło życie. To jest takie zajebiste. Co za bzdura? Muszę silnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetne Palmerinie. A co z historią o ryby wieży i smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Cnota zawsze zwycięża. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są góry. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego, skoro to wszystko jedno? Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jakieś magiczne słowa. Ona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Halo? Już dzwoniono do mnie, tak? Mam, niestety nie zapomniałem je odłożyć. Blisko. A co, bardzo problem jest? Zresztą sam zobacz. No, no dobra. Ktoś zamierza walczyć z Szarlejem? Nie, no, myślałem, że też, że coś jest nieotwarte i potrzebne jest, a zawsze niektóre rzeczy da się zamknąć normalnie na zacisk. Bramę główną da się bez kluczy zamknąć, nawet pod warunkiem, jeżeli posiadamy klucze od wejścia na plac dziecięcy, bo te same otwierają bramę główną. Dobra. Okej, w porządku. Jestem w domu i raczej nie wychodzę na razie. Dobrze, to trzymajcie się, pa. Zapomniałem odłożyć klucze z pracy i trochę wtopa. No trudno. Momencik, muszę jeszcze tylko sprawdzić jedną wiadomość. Kurde! Sorry, ominął was taki kawałek, że zbeształem gościa za wyśmiewanie Szarleja, bo tak się nazywa ta bestia. No i widziałem się, że ten sam gościu, co walczył z Goliatem, teraz będzie walczył z Szarlejem, który będzie ogłupiany przez dzwonki, które ma przyczepione do dupy. Z tego, co zrozumiałem, Szarlej jest ślepy i działa tylko na słuch. Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. Niezła dupa! Stary, wiesz co dobre. Poink. Żółwik. Już się zaczęło. Będziemy musieli ludzik na koniec walki. To wygląda jak taki kleszcz. Albo kleszcz pancernik. Jak to bywa, zawsze coś w takich sytuacjach musi się spierdolić. Jeden dzwonek mniej. A ta Vivienne chyba ma go w dupie i nawet nie chce na niego patrzeć. O, panie! Zjął. Okej, dałeś mu cel. Musimy mu pomóc. O nie, znowu trzeba mu ratować dupę. Siup. Ja się dziwię, że on się nie wypierdolił, jak zeskoczył. To by było chyba nawet bardziej ekscytujące. Dobra. Momencik, zmienię troszkę te granaty. Się przyda coś innego. Co to jest? Oślepia przeciwników. Super. Oślepiające mi się nie przydadzą, bardziej te ogłuszające. Eksploduje ogniem. Smoczy sen, obłok. Obłok trucizny. Uwalnia obłok opiłków wimerytu. Kartacz. Rani srebrem rąki wszystkich przeciwników w zasięgu rażenia. Dobra, zrobimy tak. I gwiazdę tańczącą. Okej, mi się przyda. Możesz być cichym. On ukrywa nas tylko, gdy nas słyszy. O, panie. Lecz Wiedźmin przechodzi na pole i rusza wnet na potworę. Go ten. O, fajnie. Chciałbym wyjść! O, panie. Ojej. No to chuj. Ale mi wyjebał. O kurwa! Ale mi dojebał. Ciężki przeciwnik. On... Z tego co widzę... Nawet przedpremierowy było właśnie pokazywane, że można odwracać jego uwagę. Ale jakoś chyba mi to nie idzie. Co może być na niego dobre? Bardzo pomoże mi Quen. Ard! Jak będzie na mnie napierał, to będzie takie strój i będzie leżeć. To jest chyba dobry pomysł. Znowu telefon. Jak zwykle te telefony. To co, już jest walka. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Dobra. Wow. O. Jak iskra, kiedy jutrzenka dnieje, tak gaśnie, że się dobra. A my tracimy. Tak kryjcie oczy biegu. Łopa! No szpizdzie. Podczas tej walki najlepsze się nie zmieni. Jada nam wszystkim. O kurwa. Na nic odwaga. Szybko jakaś... Czy on może zginąć, gdzie efektem będzie jego faktyczna śmierć? I merytowy kartacz. Oj. Co? O, panie. Oj. O! Ajajaj. Nie udało się. Nie wiem, czy ja chcę to skończyć, czy nie. Nie. Ja chcę, żeby pan przeżył. Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego. Czy on przeżyje? Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt Litościwy! Zajmijcie się bestią! A jednakże. Nie jestem już tak sprawny jak za młody. Dzielnie walczyłeś. Dziękuję za pomoc. No więc jednak przeżył. I on? Mało brakło. Chłopak byłby martwy. Nic. Nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby go ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Czy tam była jedna z czarodziejek? Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Szarlej jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Szarlej przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt. Mimo, że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Księżny. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie potem. Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Gdzie może być? Chodź, poszukamy go. On jeszcze żyje. O Jezu, jemu się ta chlabarda trzęsie. Albo glebia, nie wiem jeszcze to, co to było. Nie zwróciłem uwagi. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Kogo? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy. Uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Zajebista doba. Już ją lubię. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Też wygląda jak taki sarmata trochę. Wasza miłość? Wiedźmin. W klapkach. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiemy już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruksa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Lepiej czarodziej. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach. Jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Dobra, to mogę spierdalać. Dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Nie zawsze. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. What? Dostaliśmy chatę! W winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przyda ci się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Damiena. Nazwijmy go Bob. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami. Nie bronił. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jestem ciekaw, czy on miał ten miecz wbity w szyję? Czy on mu zwisał z tej szyi? Jeżeli tak, to na klęczkach to ten miecz był naprawdę krótki. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zbroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Gila. Po pierwszym zabójstwie na Bokler padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon du Lac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon du Lac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczył tego. Du Lac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw. No i właśnie, tutaj obie ofiary są, tak jak jest to napisane, nie młodymi rycerzami. Co więcej, miały jakieś problemy z prawem. Co więcej, przyczyniły się do jakichś złych sytuacji. I to się zaczęło po jakichś takich większych kłótniach w pałacu, co mi daje do myślenia, że musi być to osoba pałacowa, która prawdopodobnie, nie wiem, ja to będę tak zakładał, z racji może podpowiedzi w postaci plakatu, czy też opakowania do Krew i Wino, gdzie nad siedziskiem Geralta był wampir, albo wampiropodobne coś. Mi się wydaje, że to będzie jakiś bardzo inteligentny wampir, który bardzo dobrze wtapia się w otoczenie. I czy to może przypadkiem nie jest Regis? Ale przecież Regis zginął, więc to nie może być on. Chyba. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan de la Croix zwykł umawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Delali czy Krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. De la Croix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do Croixet. Oni byli rycerzami Toussaint. Ale mieli coś za właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem snów. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność 5 cnotom. Nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze Toussaint? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. The fuck? Dlaczego 5 cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani Jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Wygląda jak symbol Anglii, znaczy flaga angielska, czy tam godło z średniowiecza, te trzy lwy. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru pręgierz, zamiast mądrości śmieszność, zamiast hojności mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Ale nie mówił nic, że mieszek znalazł w gardle. Tak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo 4. cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peirac-Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peirac-Peyran, Crespi, de la Croix, du Lac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Co znaczy, że w drużynę? Tworzyli drużynę? Co jak Legends? Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Nie. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Ja mogę wziąć udział. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. Bystra jak tak księżny. A ty, Wiedźmin, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Jakie mało emocjonujące są te twarze. Ale mamy już odcinek prawie 40-minutowy. Ponad 40-minutowy. 42 minuty. Oj. Wasza miłość. Jebał pies to kurwa suknia. Ja już lubię tą królową. Księżna. Nie pierdolimy się w tańcu. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Zamknij mordę. Aż tego nie powiem. Zajebista jest. Uwielbiam, uwielbiam tę postać. Ejże, tu jedwab, uważaj. Oddawaj. Ej, no dajcie chłopakowi się zabawić ze szlachmycą królowej, księżnej pani. Kurwa, zajebiste. Dobrze, ja wam serdecznie, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Ten odcinek był bardzo ciekawy, podoba mi się i fabularnie, i rozgrywka. Naprawdę zrobili kawał zajebistej roboty, dało się tak... Dawno nie czułem takiej ekscytacji z gry, kurwa piękne. I żal mi do uściska, że to już będzie ostatni dodatek do Wiedźmina, bo CD Projekt Red naprawdę pokazuje kurwa potencjał, pokazuje, że Polacy mają naprawdę zajebisty content. Wow. Zatem bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie podobał wam się materiał, pozostawcie łapkę w dół. Tylko proszę was, napiszcie dlaczego. Napiszcie komentarz, w którym wyjaśniacie, co mam poprawić, co mam dodać, co mam odjąć. I żeby tych łapek było jak najmniej, a łapek w górę jak najwięcej. Chyba że mnie po prostu nie lubicie i chcecie mi dopierdolić. To możecie robić co chcecie, to mi nie będzie obchodzić. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. I dziękuję wam za to, że jesteście.